We both know it's too late, but I think you already know. 'Cause it shows that every time you're around, I try to stay on the low. But it grows, that crazy feeling that I want you here with me. I wanna push it on down, but it will not leave. It's like I'm losing my mind, turning wrong into right. Czas na kolejną przygodę, moi drodzy. Tym razem szykują się 3 mega intensywne dni. Padło na Bari, miasteczko w południowej części Włoch. Dużo osób mówi, że tutaj bardzo pięknie, są wspaniali ludzie, bardzo dobre jedzenie, ale jak jest w rzeczywistości, przekonamy się już w najbliższych 3 dniach. I też udowodnię Wam, że bez większej znajomości języka angielskiego czy tu włoskiego można zwiedzić naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o lot do Bari, no to tutaj bez większych problemów. Później dotarcie teraz tutaj na lokum. Były 3 możliwości. Przeczytałem w internecie, mogę dotrzeć albo pociągiem, albo autobusem, albo taksówką. Taksówka wychodzi najdrożej, w drugiej kolejności pociąg za 5 euro i za 1 euro można dotrzeć tutaj autobusem. Ale też Wam chcę pokazać, że można podróżować tanim kosztem, no i też autobusem można o wiele więcej zwiedzić już tutaj po drodze, więc zdecydowałem się na tą formę. Bilet mogłem kupić w kiosku u góry na lotnisku, no to tutaj też nie było większego problemu. No i później tutaj dotarcie, znalezienie lokum, tylko tutaj się zaczęły małe schody, ale udało się to jakoś z panią porozumieć. Poleciła mi też jakieś fajne miejsce do zjedzenia, podała Wi-Fi do internetu, także już jest największy plus, ale apartament sam w sobie mnie zaskoczył. Zdecydowałem się na tą formę, bo różnica była naprawdę w cenie nieduża między miejscem w hostelu, gdzie śpi powiedzmy 6 osób, a całym apartamentem. Jakby były 2 osoby, no to jeszcze taniej to wychodzi, samemu trochę drożej, no ale zobaczcie sami, jak to wygląda tutaj w środku. A i wracając do biletu, 120 zł do Bari w 2 strony. Wejście, łazienka zrobiona w takim nowoczesnym stylu bardziej. O, lustro, poczekajcie. Łapa siedzi, jest dobrze. Przechodzimy dalej, no sypialnia. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę zrobione w nowoczesnym stylu. Telewizorek, można sobie coś tam obejrzeć. No i kuchnia, kuchnia mnie też pozytywnie zachwyciła. To był taki kluczowy punkt, jeżeli chodzi o apartament. Zobaczcie, co mi tutaj zostawili. Batoniki, herbatkę. No i życie, to jest życie. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego apartamentu. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mapka, supermarket, 50 metrów i właśnie po to jest tam ta kuchnia, ale o tym nawiążę później, a teraz chodźcie na zakupy. Zakupy zrobione, zjedzone, ale nie ukrywam, że trochę mnie zaskoczył ten market, bo nie mogłem się tam totalnie połapać. Jeżeli chodzi o mięso, opakowany był tylko kurczak i jakieś takie gotowe hamburgery, a cała reszta leżała po prostu za ladą i było trzeba zamówić. Na nazwy włoskie nic mi tutaj nie mówiły, także postawiłem na kurczaka standardowo. Jeżeli chodzi o całe jedzenie, później jeszcze nawiążę. Możecie tak na szybko zobaczyć, jak to cenowo tutaj wychodzi, jeżeli chodzi o zakupy, pomidory, ale smakowo no po prostu niższy. Pomidorki już widać było same w sobie, ten smak, tą świeżość. Jeżeli chodzi o resztę zakupów, no to tutaj Wam teraz mniej więcej zobrazuję, jak to wychodzi cenowo. Papryki 1,15, sałata niecałe 1 euro, woda 30 centów, pomidorki 1,3. Kurczak, bo indyka niestety nie mogłem dostać albo nie znalazłem. 3 euro, jajka 2 euro i ryż chyba 1,3. Za całość 10 euro. A teraz pierwszy punkt do odwiedzenia na mapie według poleceń, według statystyk internetowych, internautów, którzy polecali lody. Lody Gelenteria Piccini. Lecimy zobaczyć, czy rzeczywiście najlepsze we Włoszech. The flavors are good. Okay. Maybe biscotto and amareno. Amareno. Moi drodzy, musicie mi wybaczyć, ale stoicie na jakiejś skrzynce na listy. No ale inaczej nie jestem w stanie zrobić tego testu. Jeżeli chodzi o same lody w sobie, nie zachwyciły mnie totalnie. Nie są to zdecydowanie najlepsze, jakie jadłem w życiu. A nawet bym powiedział średnio przeciętne. Także no nie polecam tej galanterii, ale spokojnie, spróbujemy jeszcze nie jedne, więc znajdziemy coś lepszego dla Was, jak przyjedziecie do Bari. Zlecimy dalej, pewnie na plażę i po drodze na jakąś kawkę.
ale tu jest klimat, to nie mam nawet pytań. Trochę się czuję jak w jakiejś Afryce. Chciałbym poruszyć trzy najczęściej padające zdania, jakie słyszę odnośnie tutaj wyjazdów. Pierwsza, za drogo. Druga, nie mam z kim. Trzecia, nie znam języka angielskiego czy tam włoskiego. Teraz, co ma piernik do wiatraka? Nie znasz języka, masz dwie nogi, masz dwie ręce, wejdziesz do sklepu, pokażesz palcem, chcę to, na pewno ci to sprzedawca da. Także nie szukaj wymówek, że nie znasz języka, to nie jesteś w stanie zwiedzić, bo naprawdę można wszystko. Tym bardziej, że teraz mamy telefony, internety, możesz w każdej chwili wszystko przetłumaczyć. Druga kwestia, nie mam z kim. A kto za ciebie przeżyje życie? Zadaj sobie to pytanie. Jeżeli się stanie teraz sytuacja, że do końca życia nikogo nie znajdziesz, kto będzie ci odpowiadał, z kim będziesz mogła podróżować, to co, całe życie przesiedzisz w domu? No nie, dlatego nie warto patrzeć na innych, tylko realizować swoje marzenia, zwiedzać. Ja długi czas właśnie w ten sposób odkładałem, szykowałem sobie jakąś wycieczkę, ten jedzie, później dochodziło do wycieczki, ten jednak nie może, ten odpuszcza, ten nie jedzie. No i suma summarum, ja odpuszczałem również, bo stwierdziłem, a samemu no to nie opłaca się jechać. No i w ten sposób odmawiałem sobie wycieczek. Trzecia kwestia, cena. No oczywiście, jeżeli za tydzień będziesz chciał lecieć do Dubaju i to jest twoje marzenie i teraz wejdziesz na bilety, to te bilety będą bardzo drogie, ale jeżeli zaczniesz szukać wcześniej albo utrafisz jakąś dobrą okazję, to można w bardzo dobrej cenie lecieć. Ja miałem docelowo lecieć do Belgii, bo tam mam podopieczną. Bilet był chyba za 70 zł w dwie strony, ale nagle podskoczył do góry. No ale już się nastawiłem na ten wyjazd, więc zacząłem szukać teraz dalej. Wpisałem tylko termin, nie miałem za bardzo celu, że przylecę właśnie do Bari, ale bilet był za 120 zł w dwie strony. Więc 120 zł, zadaj teraz sobie pytanie, ile wydajesz w weekend albo tam w piątek, jak wyjdziesz do klubu. No przypuszczam, że wcale nie mniej. No i to jest właśnie takie myślenie krótkoterminowe, myślenie takie płytkie, że za drogo nie pojadę. Można wszystko. Jeżeli chodzi o nocleg, też można znaleźć w dobrych cenach, a odnośnie zwiedzania i jedzenia, możesz zjeść na mieście w jakiejś ekskluzywnej restauracji, bardzo drogo, ale wystarczy iść trochę na ubocze, te ceny są o wiele niższe, albo uszykować sobie samemu na apartamencie, iść do zwykłego supermarketu, ceny są bardzo podobne jak w Polsce. Więc nie szukajcie wymówek, że za drogo, że nie ma z kim, albo nie znacie języka, bo sobie można to wsadzić, wiecie gdzie. Czy nie warto dla takiego klimatu? Nie mam pytań. Mały powrocik na mieszkanie, bo rozładowała się bateria w aparacie. Dochodzi godzinka 19, a jeszcze chciałbym na pewno dla was coś nagrać, bo dzieje się i to dosyć sporo. Z takich ważniejszych kwestii kawa, café le cesse, jak dobrze to wypowiadam. Na zimno, dostajemy espresso, troszeczkę wody w szklance, kostki lodu i tam jeszcze znajduje się jakieś chyba mleko migdałowe, no po prostu jest petarda. Lepszej kawy nie piłem, takiej na zimno. W Polsce no to wiadomo, standardowe americano się robi z lodem, ale to jest po prostu poezja. Poznałem dwie dziewczyny, które przyjechały z Polski, mało tego, przyjechały z Krakowa, tylko tym późniejszym lotem. Także umówiliśmy się dzisiaj gdzieś tam na jakiś wypad na miasto. No i to jest właśnie to. Przyjechałem sam, a można naprawdę poznać ludzi i mało tego, z tego samego miasta, co ja przyleciałem. Tutaj mamy orietę, taki makaron. Robią panie tutaj przy drodze. Fajna sprawa. I jeszcze z takich ciekawostek. Znalazłem portfel. Chłopakowi wypadł, jak jechał rowerem, ale już go po prostu nie dogoniłem. A największa zaleta, no to Facebook. Facebook, potęga dzisiejszych czasów. Znalazłem go, bo tutaj ma chyba paszport, ma dowód. Napisałem do niego na Facebooku, także fajna sprawa, że istnieje coś takiego jak social media, bo tak to no nie miałbym mu jak go oddać. Chciałem iść jeszcze na komisariat, bo akurat przychodziłem i tam zostawić, ale stwierdziłem, że przez Facebooka załatwię to szybciej i bezproblemowo. Jeszcze zakupy poleciały, trochę już się obeznałem, szynka prostuccio, mozzarella, no po prostu rozpływa się w ustach. Kocham kuchnię włoską, nie ukrywam tego, a tutaj te produkty mają naprawdę pierwsza klasa, jeżeli chodzi o jakość, no tylko kwestia gdzie kupimy, jak na przykład jakieś truskawki czy coś, to lepiej kupić na takich ryneczkach niż w tym sklepie. Mega się już cieszę, że tutaj przyjechałem. Chyba około 20 tysięcy kroków już zrobiona, to jest dopiero początek, bo mamy godzinkę 19 i pasuje jeszcze spróbować tą pizzę dzisiaj. Myślę, że was zabiorę ze sobą. Także ogarniam się i lecimy dalej. Pięknie. Powiem, że wygląda mega. Chyba najlepsze, jak umiałem. Dziewczyny, co powiecie? Jest pycha. Jest pycha, nie?
Dopiero co się poznaliśmy dzisiaj. Jeszcze z Krakowa. Ale nie, pizza pierwsza klasa. Pierwsza chyba jem taką typową włoską pizzę. Czuć to po tym serze. Wszystko się rozpływa.